Nasz niedzielny spacer zakończmy dziś, drodzy Państwo, w to południe wewnątrz. Zimowa pogoda nastraja nas do tego, byśmy choć na chwilę w nieco cieplejszej, by nie powiedzieć gorącej atmosferze, zaprosili Państwa do Muzeum Śląsko-Opolskiego. Dlatego, że tutaj wraz z panem Witoldem Garbalem będziemy Państwu opowiadać o pieniądzach. Opole przecież miało mennicę, to tu bito te srebrne i nie tylko dukaty. To tutaj rodziły się przepiękne historie i to tutaj są również monety, które Państwu pokażemy. Co więcej, będziemy mieli jeszcze dla Państwa atrakcję i niespodziankę. No to czas na spotkanie numer jeden. Kiedy zanurzamy się w historię, będąc, jak już Państwo wiedzą, w gmachu Muzeum Śląsko-Opolskiego, trudno też sobie nie zadać w tym kontekście pytania, jaki byłby świat bez pieniądza. Bo o pieniądzach będziemy mówić, o monetach z naszym gościem. Panie Witoldzie, wyobraża Pan sobie świat bez pieniądza? Cóż by robili chociażby królowie wtedy? Bez monet, bez pieniędzy. No szczerze mówiąc, nie za bardzo. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć parę zdań na temat najstarszych monet bitych w Opolu. Mhm. Właściwie jest pewien problem ze wskazaniem tej najstarszej monety. Za takową uchodzi chalesz księcia Władysława II Opolczyka, pochodzący z lat 70. XIV wieku. Problem polega na tym, że jest to unikat, który znajduje się w Muzeum imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. A jakim cudem, jak to się mówi, tam trafił do Bydgoszczy, że nie było go u nas? Droga, jaką przeszedł, była bardzo skomplikowana. Tak się złożyło, można tylko tyle powiedzieć. W każdym razie jest to monetka bardzo drobna, niepozorna, słabo czytelna w sumie. I jako taka nie ma szans zaistnieć w szerokiej świadomości odbiorców. Droga skomplikowana, a też skomplikowane było to tworzywo i to, co się na tym znajdowało, jeśli chodzi właśnie o te pierwsze, wiele wieków temu bite monety? Tak na przykład na chalerzu Opolczyka mamy na awersie przedstawienie ukoronowanego orła, na rewersie lwa z ogonem. Taką niewątpliwie najlepiej znaną i najbardziej rozpowszechnioną monetą średniowieczną bitą w Opolu jest bez wątpienia chalesz opolski, XV-wieczny, który pojawił się za panowania księcia Bolesława IV. Był emitowany stosunkowo długo, przez kilka dziesięcioleci. Także w obiegu był jeszcze na początku XVI wieku. Istnieją dwa zasadnicze typy tej monety. Oba widzimy je tutaj. Właśnie tak. Owe bohaterki, o których Pan tak. Mówi. Tutaj z lewej strony mamy mniej znany typ z przedstawieniem ukoronowanego orła. Natomiast z prawej strony bardziej znany typ z przedstawieniem herbu Opola, pół krzyża i pół orła. Są to monety tak zwane brakteaty. Monety wyposażone, bite jednostronnie, oczywiście w srebrze, wyposażone w taki wydatny kołnierz, widzimy go tutaj całkiem wyraźnie, który jednocześnie chronił monetę przed ścieraniem, jak i przed złamaniem. Jeśli chodzi o same wymiary, jest to bardzo drobna moneta, średnica jej wynosi około 15 mm. To jak nasza 10-groszówka, mam wrażenie. Można porównać do dzisiejszej 10-groszówki. Natomiast waga zaledwie około 0,3 grama. Chalerze owe były niesłychanie rozpowszechnione nie tylko w Opolu, ale i na całym Śląsku. Co ciekawe, występowały w znaleziskach również w Wielkopolsce i na Kujawach. Oczywiście, jak niemal wszystkie monety średniowieczne, bite były w srebrze. Tutaj trzeba powiedzieć, że bicie tak ogromnej ilości srebrnych monet wymagało importu surowca. Srebro importowano akurat w tym czasie z Czech, gdzie w okolicach Kutnej Hory były bardzo bogate złoża tego surowca. Tam zresztą w Kutnej Chorze bito znane grosze praskie, które były taką najbardziej
popularną, uniwersalną monetą w średniowieczu, w całej Europie Środkowej. Skoro pan mówi o srebrze, to gdybyśmy dzisiaj przełożyli to na dzisiejsze czasy, to kto tymi monetami dysponował i tak naprawdę jaką wartość stanowił ten halesz? Czy rzeczywiście za niego można było coś kupić, coś nabyć? No była to bardzo drobna moneta, trzeba było mieć kilka takich monet, żeby cokolwiek większego zakupić. Natomiast jeszcze wracając do rozpowszechnienia tej monety, tutaj trzeba powiedzieć, że była to zasadniczo taka najbardziej typowa moneta śląska dla okresu późnego średniowiecza, ten halesz opolski. Czyli, że posługiwała się dosyć duża liczba i nacja tutaj poszczególnych księstw właśnie tą monetą. Tak, obejmowała swoim zasięgiem cały Śląsk i nie tylko. Z tego okresu jeszcze tych monet najstarszych, bo o nich dzisiaj mówimy, jedna ta, której tu nie mamy, jedna to, co mamy, a jeszcze byłaby moneta, na którą warto byłoby zwrócić uwagę, że to właśnie opolskie księstwo miało ją za dawnych, dawnych, średniowiecznych czasów, czy one rzeczywiście dopiero weszły później? Wspominałem o halerzu Władysława II Opolczyka. To jest ta moneta, którą można niemal z całą pewnością przyjąć, że to była ta pierwsza. Natomiast hipotetycznie mógł nawet założyciel miasta, Kazimierz I, bić monety, bowiem początkiem mennicy to rok 1000, pierwsza wzmianka o mennicy to rok 1226, czyli sam początek miasta. Niestety monety Kazimierza I nie zachowały się do dzisiejszych czasów, albo może inaczej powiedzmy, nie zostały jeszcze odkryte. Dziękujemy za tę piękną pierwszą opowieść, panie Witoldzie. To początek naszego minicyklu, gdzie bohaterkami będą właśnie monety. Nie tylko te najstarsze, ale te niezwykle ciekawe, te, które są właśnie w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego. O nich będzie w kolejnych odcinkach, ale nie tylko monety, bo chociażby dziś wspomniana przez naszego gościa mennica też będzie bohaterką jednej z nich. Ale to nie koniec dzisiejszego odcinka. Za chwilę będziemy mieli dla Państwa również niespodziankę związaną z monetą. Czas zatem na niespodziankę. Mamy do odcinka naszego cyklu również i prezent. Prezentem nie mogło być nic innego jak moneta. Pamiątkowa, wybita przez Narodowy Bank Polski. Jej wartość, no przede wszystkim kolekcjonerska dla Państwa. Wystarczy podać odpowiedź na następujące pytanie. Jak nazywa się najstarsza opolska moneta, będąca aktualnie w posiadaniu właśnie Muzeum Śląska Opolskiego, w którym jesteśmy? Jaką nazwę nosi najstarsza opolska moneta, która jest teraz w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego? Wystarczy podać w komentarzu pod postem prawidłową odpowiedź. Pierwsza osoba, która to zrobi, i przypominam, nie mogą być to posty edytowalne, otrzyma od nas taką nagrodę. Dowiedzą się też Państwo wtedy, gdzie i jak taką nagrodę odebrać. Życzymy Państwu powodzenia i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.